kolejnych półfinałach MGS Silesia 2011 z tej strony Supra i mamy tutaj w studiu dwóch delikwentów. Jeden jest przedstawicielem Soldów jako zwycięzca poprzedniego MGS Silesia Maeve. Witam. Mamy też po drugiej stronie studię Spymana. Nie wiem, czy kwestionowalny pik, jeśli chodzi o komentatora, ale nadal jednak osoba, która sporo gra MGR, Unforgiven. Dzień dobry. Dobra, zaczniemy generalnie od MG na scoutów. Z reguły na scoutów się zapisuje mniej osób. Okej, pokażę wam w ogóle, jaka jest drabinka w tej chwili. A jeszcze jaki to serwer? Zaraz ci podeślę connect, spokojnie. Jeśli chodzi o mecz, to będziemy teraz oglądać mecz Gruby versus Lionel Messi. Kurwa, ale gra! Sorry, przerwałem. Drugi mecz w półfinale to jest Kefi i Dashie, więc no zobaczymy tak naprawdę, co będzie. Poza tym jeszcze, jeśli chodzi o finały soldów, to tutaj akurat mamy Voxils i Alof i po drugiej stronie mamy też Love versus Yolfok, więc no zobaczymy, co będzie. No a teraz wracamy na arenę. W sumie za chwilę zacznie się pojedynek między przedstawicielami scoutów w półfinale. Dobra, wysyłam ci connecta. Dobra, chwilkę. Bo chat jazdy jest oglądane, trzeba to wyłączyć, to ping 300. Dzięki za follow też. Już się łączę, serwisem. Dobra, generalnie brakuje nam jedynie tutaj Lionela Messi. Ale ten półfinał jest warty oglądania. W ogóle dosyć dużo osób, które były, no nie wiem, mocne, odeszło w playoffach. I dla mnie to jest dużym zaskoczeniem. Czekaj, muszę sobie ciągłe nadawanie. Właśnie widziałem tutaj, Bonshu zrezygnował. Kto jeszcze był? Z mocnych ludzi. To chyba nikt inny. No nie, no tak jakby właśnie Mały przegrał z Voxilsem, czyli to jest FAT w ćwierćfinale. No i dla mnie to było akurat dosyć dużym zaskoczeniem. Akurat Wonshu oddał swoją gierkę Grabie. Zresztą pokażę, jak to dokładnie wygląda. Mianowicie to wygląda tak, że na samym początku Bonkers właściwie oddał gierkę Małemu, a potem FAT grał z Małem i w sumie przejebał. Przejebał, no to ta gierka była bliska, no ale coś wygląda to, że zabrakło jednak paru punktów. No ja grałem z Pikczem i Pikczu mnie rozjebał totalnie. Ale no, fajnie się z nim grało. To ja akurat zabrakło mu trochę szczęścia na Alowa, jeśli chodzi o soldy. Ja akurat nie jestem zaskoczeniem dla mnie, że Kormen tak bardzo przegrał z Lowem. Ja grałem na Lowa w grupach i ten wynik był mega duży. W sensie tak jakby, on naprawdę jest mega dobrym napierdalaczem. Grałem z nim w tamtym roku, gdzie może postęp zrobił, nie wiem. Ale w tamtym roku był całkiem oporowym zawodnikiem. No okej, wygląda to, że nasi gracze niespecjalnie chcą zacząć grać. No to wygląda, że tutaj nikt nie chce za bardzo zacząć meczu, więc
Dobra, poczekamy jeszcze, nie wiem, 30 sekund i jeśli ten mecz się nie zacznie, to wydaje mi się, że to będzie chyba coin flip. No, wygląda to, że chyba już jest coś przypisane. Dobra, to się zaczęło dziać w ogóle. Zaczęło się widowisko. No. Strzeli! Grub pierwszym punktem, Jonemes Grublin po raz drugi. To do snajpera zmienia. Chyba ich... Co jest? Co się dzieje? Na ekranie. Zawodnicy zmienili strategię. Co tu się dzieje? Brytyjczyk. Dobra, wygląda to, że tą gierkę chyba będziemy musieli skonflipować. Nie no, gruby wygrywa. Gruby bestia. Widać tutaj... Gruby win. 2 lata experience'u. Mainowania scouta i grubego. Teraz wszystko wychodzi. No wychodzi, wychodzi. Ale... Jedzie. Gruby. Gruby wygrał. Niezaprzeczalnie. Gruby w wielkim finale. Myślę, że Messi tutaj nie ma podjazdu. Nie ta liga. O, i na sol tutaj jest złamanie przepisów. No nie, to tutaj. No, dyskwalifikacja. Dyskwalifikacja. To jest. No, dyskwalifikacja. Musi polecieć w tym momencie. No i dobra. Lionel Messi przejebał. Napisałem mu, co o nim sądzę. No, widzę. Okej, okay, w takim razie zrobimy coś takiego. O, zaraz mam nowego konekta do serwera i w sumie możemy od razu zagrać kolejną gierkę. No to co, gruby w finale, na to wygląda. Nie, myślę, że zrobimy tak, że po prostu ten drugi mecz będzie finałem. No dobra, tak też może być. Dobra, więc dajcie mi chwilkę, ja zaraz ogarnę konek dla dwóch pozostałych osób. Ale było chyba 14-4, także gruby wygrał. No, można tak powiedzieć. Tak, tak właśnie wygląda. No, czyli gruby wygrał. No i pięknie. Okej, okay, wyślę wam. Lata ćwiczeń teraz. Wyślę wam też konekta. Mają swój efekt. Wszystko wychodzi. Dostałem tutaj sugestię od czatu, że żebyś się odzywał troszeczkę głośniej, żebyś podgłosił mikrofon, Maeve. Nie wiem czemu akurat u ciebie, u mnie jest niby to tak cicho, chociaż... Szczerze powiedziawszy, ja raczej mam dosyć głośno. No, wiem. Chwila. Lepiej? Dobra, teraz musi być lepiej. No, teraz jest definitywnie lepiej. No i zajebiście. Dobra, przejdziemy do następnego spotkania, czyli kto? Jeszcze? Teraz będzie grać Kefir i Desio i to w sumie będziemy traktować jako finał. To Desio. Jakaś młoda krew, nowa twarz tutaj w zawodach? No za dużo szczerze powiedziawszy nie widziałem, żeby się odzywał, ale no napierdalał konkretnie. Przynajmniej jeśli chodzi o grupę, to Desio miał w grupie grubego kartkę Xa i Wiszewa.
Wyszedł akurat do wszystkich gierki, ale no... da się wyszedł z tej grupy jako pierwszy, wygrał wszystkie mecze, więc... No Skarking też wygrał. Jakaż czekaj, bestia czekaj. Dojemowa. Dostałem informację na priv, że Prażubor oddaje defwina. Okej, okay, cokolwiek. Dobra, to jest półfinał, ten. Niech next będzie, w finale będzie gruby i będzie zajebiście. No, wygląda to, że oni zaczynają. Akurat jeśli chodzi o półfinały, to tutaj będziemy grać best of five, więc tak naprawdę ktoś, kto wygra trzy mapy, wygrywa cały mecz. Zaczynamy. Ruszyli. A więc tutaj Scatter Beef i Pistolera zaraz będzie. A też nie, on się nie myli, ten zawodnik. On wyciągnął pistolet. Scatter Beef. Niestety Pistolera nie było. Coś nie pykło w schemacie. Idą web, web. Nie ma to tamto. Kefi wychodzi na prowadzenie. Kefi przygotował pewnie milion ręczników na mecz. Na trening forma mocna. Jeśli chodzi o Kefi, to akurat... Kefi tylko... przepraszam, z Lionelem Messi przegrał mecz. Więc wyszedł jako drugi z grupy. Tak naprawdę radzi sobie całkiem dobrze. Jeśli chodzi o playoffy, to w jego przypadku było tak, że... Może grał z Serem, z Królem Piłeczki. No i to akurat ten mecz był wygrany dosyć potężnie, ponieważ tam było 27-24. Tak, Kefi wychodzi na 4-punktowe prowadzenie. Już 5 punktów. Pięcio. Holipka. Deszcz w tarapatach. Musi się obudzić. O, jest. Przełamanie. Punkt kontaktowy. I drugi na liczniku. 6-10. Ale Kefi już się budzi, nie odpuszcza. Zimna głowa jest dalej zachowana. Ale Kefi dalej. Kefi trzyma falę, nie przewadzę. Wiem. Jest kurwa w ciągu. Nie jest to... Dasz się odrabia. Zawodnik pierwszej wody, co jak co. Może zbyt bystry nie jest, ale strzela całkiem nieźle. Zobaczmy, jak to wygląda z perspektywy Desio. Były admin Brygada Grass czy Orange. To nie jest liga tak zwana podwórkowa. Masz na myśli Kefia? Aha. A jest byłym, nie jest aktualnym? Nie mam pojęcia, bo nie wchodziłem tam rok. Ale 17-13, jeszcze wszystko jest do zrobienia. O nie! Co to za Scatter Beef? No, nie było pistolero, niestety. No i Kefi wygrywa pierwszą mapę w tym spotkaniu. No ale zobaczymy, co to będzie w ogóle za druga mapa. Przenosimy się na Granary Last. No, Kefi wyszedł z gry. Może jakiś reconnect. Nie wiadomo, co się dzieje. Może wróci mocniejszy. Pan podejrzany konfiguruje haksy. Myślę, że musi sprawdzić IP. Czy nie wchodzi na serwer jeden z braci Tyler. O, wraca, więc zaraz będzie na pytelańsku. Matka Sepkowi nową butelkę Kujawskiego jako szampon kupiła, więc dzisiaj tańce i swoboda. Dostaliśmy taką wiadomość od Wąszu. Wiadomo, Wąszu jest dziennikarzem, a nie jakąś dziennikarzyną.
Czyli zna się na rzeczy. Można mu wierzyć. Dobra, zaczęli kolejną rundkę. Ktoś z Ukrainy. Onet is. Ale ruszy, nie zauważyłem, bo patrzyłem na czat. 3-1, 4-1 dla Kefi. Kefi jest szalony. Trafia strzałem. 5-1, ale jadą ci zawodnicy. Mental chyba padł. U jednego nie. z zawodników. No myślę, że Kefi po prostu posłał rady najlepszego snajpera w Polsce, czyli... Norbiego. Odpalił Kowak 2-0. Spędził nim tydzień. I teraz efekty widać. Ale Deszczy to jest jednak młoda krew. Niedoświadczony. Na pewno większe doświadczenie nie ma Kefi. Bo nie wiem. Nigdy nie słyszałem od Deszczy, ale pokazuje się z niezłej strony, jak temu kibicuję. Prawda, powinienem jako komentator być bezstronny, ale... No. W tym meczu zrobimy wyjątek. Ale... Tak naprawdę... Jednak to jest szansa na kontrofensywę. Niestety Scatter B cały czas daje się w znaki. Jakby zapodali jakieś MDMA na ruszcik, może jakiś koksik. No to może inaczej by się dało, ale tak to na sucho, to nie ma co. No nie, tak naprawdę Kefi tutaj dominuje w ogóle na mapie. On i stoi, i podchodzi, i tak naprawdę... Dasz jest naprawdę tutaj w terapatach, bo on poszedł na szybką rozmowę z psychologiem e-sportowym, wykorzystał sytuację, jak mu TF-a crashnęło. No, Kefi to nastawił go mentalnie. Przeznam sobie tapsika Adderallu, śmignął i teraz napierdala. Albo się napił, kurwa, hopkoli wiśniowej. No. Próbował właśnie hopkoli, nie polecam tego napoju, kurwa. Szczególnie przed meczem. No, ale piłem to kiedyś, jak Izako był, kurwa, na etykiecie i Mandzio. Pamiętam to jak dziś. Ale... No, szansa na comeback? Teraz nie ma marginesu błędu. No, niestety. Kefi się nie pomylił. To już druga mapa na jego konto. No i co, tylko ostatni frag był na 1 HP, z tego co widzę. Zobaczmy, tak bywa, zobaczmy jaka będzie następna mapka wiadukt. To tak trochę klasycznie, jeśli chodzi o skauty. Klasyka. Czarodziej UW. Lepiej zamknij pizdę. Jakiś kurwa czarodziej UW. Będzie mi antyreklamę, będzie mnie pozywał. Nie sąd cię skaże, kurwa, czarodzieju, jebany. Magiku, kurwa. Okej, chyba jest last ready up. Chociaż nie... Że tak naprawdę czekamy na Kefi Gamera. Jakieś problemy techniczne. Dasz się też, na pogadankę z trenerem. Start. A nie, zaczęli. Lag switch on? Nie, to nie wygląda, ale myślę... Dasz się ruszył z grubej rury. Myślę, że to jest częstochowski UPC, nie premium. Też tak myślę. O! 3-3. Deszczu się nie poddaje, no nie, teraz jest presja. Ten nacisk psychologiczny, bo wie, że jak przegra tą mapę, to będzie pozamiatane po prostu. Nie ma już co zbierać. Pada strzał. Ale mimo tego... Jedyna gierka... Deszczu wraca! No. Ale tutaj
jest tutaj spora szansa, że może odzyskać punkty i spróbować nawet w pełnej mapie, ale... No, Pistolero też wygrał. Wygrał Pistolero. Tutaj widzę dwie szybkie gwizdy pod oko. Deszio też ma kibiców na czacie. Czuję ten doping za plecami. Nawet spoza Polski. Kevin chyba się włączył. Nawet prosto z Ukrainy. Łukaszenko mu kibicuje. Co? 11-8. Ale... 11-8. Nice. Kolejny frag. Szkoda, że nie mamy damage counterów, ale... Kefi 2-4, ouu! Było 2-4 w HP. Tutaj mi 2 mi 3 za 0 deszczy, widziałem. Widziałem te tracery na Kefiu, no i nic. Nic się nie stało. Zobaczmy, jak to z Kefi strony wygląda. O nie, teraz paskudny miss. Kardynalny błąd. No i deszczo... Niestety. Wraca do parteru. Kefi próbuje na pistolet, akurat Deszy trochę próbuje przeładować, przyłączotować, ale no nie chyba, wygląda to, że zabrakło mu czasu i chyba cierpliwości. Nie, to się nie mogło udać niestety, ale już jest remis, więc tak naprawdę, no tutaj się jeszcze wszystko może zmienić. Zaczął się od początku. Wszystko może się zdarzyć, dokładnie. Kefi robi comeback, znowu na prowadzeniu. Cholera. Jednak trochę poniosło młodego zawodnika. W kanonach TF2. Ojej, ciężko to wygląda. Widzimy nawet... Margines błędu coraz bardziej się zmniejsza. Oni są na 20 HP, jeden strzał w Deshio z pistoletu i nie ma go? Uuu, w ostatnim momencie, nice! Co on robi? Dwie pizdy pod oko. Jak to mnie uczył. Pięknie. Właśnie tak. Kefi 18-16. Już... Ostatnie poty. No i wygląda to, że mamy zwycięzcę w turnieju. No, to jest 3-0. No 3-0. Ale więc... i tak moim zdaniem też się pokazał klasę tutaj na MG. No też moim zdaniem. Stawiał opór. Szczególnie na tej mapie, no naprawdę ten wynik jest dosyć wysoki. A... Ja nie ukrywam, że z faktu, że Deszio tutaj był underdogiem, to kibicowałem mu. Dobra, no zaraz przejdziemy teraz do kolejnego meczu, więc przejdziemy do MG na soldów. A wyniki uzupełnimy później. Więc teraz zaczniemy od meczu Voxil vs Allo, więc zaraz wyślę konekty. Dostaję pytanie, gdzie finał? Czy to już był finał, czy co tak, robimy to, z tamtymi? Tak naprawdę to już traktujemy jako finał. Tamtego meczu w ogóle nie będę brać pod uwagę, więc... No dobra. Więc bierzemy to pod uwagę jako finał i tak naprawdę... Prażub dostał... Tak jakby oni się mówili, że Prażub dostał The Fuina z tamtej gierki, więc ustalam, że on dostaje trzecie miejsce. W sumie trochę za nic, ale Prażub, niech tak będzie. Prażub oddał The Fuina. Przepraszam, rozumiem. Aj, przepraszam, Lionel Messi. Dokładnie tak. Nie lubię kurwa Messi, jak on nawet piłki nie ma. No tutaj jakieś... Dobra, macie tutaj... ...porachunki. Wychodzą w grudy, kogo Prażub nienawidzi. Mi się wydaje, że on tylko... Ale w sumie nieważne. Powstrzymam się, bo to nie ten... Nie wypada. Aha. Nienawidzi. Dobra, w takim razie musimy teraz poczekać na naszych zawodników po stronie soldów. Myślę, że akurat
szczerze powiedziawszy, spodziewałem się, że te gierki będą o wiele dłuższe. Znaczy, ja wiem, że to jest dopiero jedna gierka, nie? Ale nie zmienia to faktu, że... Nie wiem, ja liczyłem, że to będzie trwało o wiele, wiele dłużej. Jak kogoś obgadywać, to tylko za czyimiś plecami. Tutaj Boguś się pojawił. Witam, panie Bogdan. Dobra, mamy jednego z dwóch na serwerze. Zaraz zobaczymy w ogóle na jakich mapach będziemy grać. Jaki meczek teraz? Kto na kogo gra? Teraz będziemy grać Soldy i będziemy oglądać mecz Voxis versus Alof. No, nie, to nie. Może być dosyć oporowy mecz. To może być dosyć spocony mecz, ja tak czuję. Jeśli chodzi o ich gierki, to w sumie zaraz powiem, jak to wyglądało w przypadku gierek grupowych. W przypadku Voxilsa. Voxils był w grupie A, on wygrał wszystkie mecze i on miał w grupie Corbena, Blacka, który potem w ogóle zrezygnował z grania, Mexicano TV, że jakaś nowa krew, i Wiszewa, który w sumie oddał swoje wszystkie gierki. Mexicano TV. Chciałbym zobaczyć tego gracza w akcji. No niestety nie dotarł aż do tego etapu, więc szkoda. Kto to Brad jest? Kto to jest? Wydaje mi się, że brat to jest Voxils, bo Alof miał swój nick chyba ustawiony, tak. A Voxils już zmienił nick, dobra. Tak, tak, żeby był rozpoznawalny. No. Wydaje się, że zaczniemy od Spire. Badlands Spire, to pierwsza mapa. Płynąć królowa nie map. Nie ruszyli. O! Alo, zershotem. Zaczynamy. Drobny flick, no, nietrafiony. Tutaj widzę Norbi Spot jest tutaj obczajany przez Alowa. Co to Norbi Spot? Norbi Spot to jest tak jakby... Jak stoisz na spirze, tylko przy niej, żeby nie dostawać damage'u. Od splasha, jak trafi się w krawędź. Jeden na liczniku. No, ale na prowadzeniu to jest chyba faworyt w tym meczu. Ale nie wiem. Zobaczymy jeszcze tak. Nie wiem, ale trafia całkiem dużo. Bo to tak naprawdę to jest dopiero początek, więc cokolwiek to się może stać. Fato drabia punkciki. On wygląda, że mam niewidzialną postać w tym momencie, sekundę. Co to za techniki, kurwa, ja ich tego nie uczyłem. Okej, okay, dobra, teraz jest wszystko widoczne. Dyskwalifikuj obojga, kurwa, wypierdala ich z kamery. Nie, bo to przesadzają teraz. Tu jakiś, kurwa, counter jump? No, oboje się z counter jump polowali. Ja spodziewałem się, że tutaj może... Co to było w ogóle? Paskudne zachowanie. O kurwa, teraz chyba jakiś pacyfist się załączył przez chwilę. Nie, tak jakby mieli może chwilę refleksji? Nie. Tak, zastanowili się. Go. Opo, headshot, dobry. Myślałem, że będzie double. Chowanko za blachą. O, to był dobry strzał. No, to też tak w ogóle double. Double.
No, no, Alo to jest znany z takich R6-ków. 3000 godzin na B-ball. To nie, nie są przelewki. Voxy chyba chwila wątpliwości. Tutaj dobry komentarz na czacie, że Alo walczy ze swoim odbiciem. No, no. To jest, szczerze powiedziawszy, skomentowane w punkt. Mirror fight. Mamy tutaj rangę tych samych wojowników. A tutaj widzę internet. Jakieś problemy. UPC? Nie, to albo Orange w twoim przypadku chyba. No. Cały... O! Co tu się dzieje na ekranie? On... Bill Smele? I miał jeszcze HP, żeby skoczyć? Okej. Okay. Co tu jest? On jakieś tutaj ataki DDoS chyba. Wylewa internetowa, dostaje chyba. Ale to nic nowego u tego zawodnika. A to na kupu mnie coś. Co to za jakieś rondo było wykonane? Kurde, to za taktyki. Jakieś tureckie straty. No ale... Co oni robią? Będzie się strzelanie na 10 HP. No ci gracze to jest... wyższy poziom. Alo chciał tutaj directem dokończyć, ale prawie przez to przegrał. No na tej mapie już chyba mamy dwie ze sobą. Tacy zawodnicy tego kalibru się w takich sytuacjach nie mylą po prostu. Chociaż nie, to jeszcze... Uuu. Nie. Zgaszone. Ładne zakończenie. To przesadzone. O, teraz to co widownia no co najbardziej czekała, Amomot w wykonaniu tych dwóch panów. Dokładnie tak. Najlepsza rana na MG. To prawda, najlepsza mapa. Z jednymi z najlepszych zawodników. AD23 i Alo. Spirit Bloodem, Gentry Fragiem tak zwanym. Pierwsza krew tak zwana. Ale... Voxilis odpowiada tutaj. Widzę podsianą granie. Ale Alo znowu. O! Alf uciekł do jednej rakiety jak błyskawica. Czarodziej U. Dlaczego administracja serwera Team Fortress 2 Polska daje informację o ustawieniu MG Cup na skauty i nie danie już ten. A ja Czarodziej U. To powinien zamknąć mordę, tak na marginesie. Kurwa, to jakaś Zuzia czy inna tam Zosia, kurwa, coś gada. A wracamy do spotkania. 7-4 na ekranie. I do WWF, co prawda, Voxy, Alo z lekką przewagą, ale to już chyba nie na długo, bo Voxylis powiada trzema punktami, czy będzie czwarty, czy będzie ten punkt kontaktowy. Voxy cały czas, kurwa, stoi dosłownie przy ścianie, non stop, nie odchodzi od niej, jak przyklejony. No taktyka ukraińska, klej w sztywcie tak zwany. Patrz, ja tutaj zrobię... Rzut na trzecią osobę. O, dopiero teraz wyszedł w ogóle za ścianę przy ringu. No jak gołota w narożniku jest klepany. Ale dokręcił. Fan wyrównuje. No jest, punkt kontaktowy. Ale Alo jednak zimną głową. Nie daje się. On tanią skóry nie sprzeda. Chyba zmiana techniki, teraz będzie chyba park trampolin. A nie tyle akurat w wykonaniu Alowa bardziej. Zobaczymy.
12-12 na liczniku. Chciałem z drugiego końca mapy, no ale ostatnio to też mi się udało. I? Ale 30 punktów? Wychodzi na prowadzenie. No tutaj... No mi się wydaje, że już też znam w zwycięzcę tej mapy, ale myślę, nie że... będę... Mi się wydaje, ja myślę, że to jest jeszcze do ugrania. To jeszcze jest do ugrania, ale Alf już ma no, tak jakby silną pozycję. Jedną nogą na następnej mapie. Szczerze powiedziawszy, to przez ten strzał to chyba już nawet drugą. No. Też tak się tak mentalnie, jak mu to weszło, to chyba jest niska szansa, że może mu się nie udać wygrać tej mapy. Nie, jednak jest... Jeszcze Voxilis walczy. Voxilis jeszcze walczy. I tutaj już ostatnia nie mam jeszcze szansa na pomyłki. Musi zdobyć 6 punktów z rzędu. Jaki 360 zrobił? Już... Chciałbyś fa... O! Fancy! To wyszło. To było niezłe, nie mam co. Dobra, ostatnia mapa. Być może, to tak naprawdę zależy od tego wyniku tej mapy, ponieważ to już jest decider w tym meczu. Zwycięzca przejdzie do finału. Decider, to nie jest decider, to jest ten. Jak Voxilis wygra, to gramy dalej. No tak, ale tak jakby... Może inaczej, to jest taki trochę match point tutaj. No tak, to jest match point dla Alowa. Voxilis czuje na sobie presję, widać to. Ja myślę, że on robi na 160. No robi. Sens 360 nie popłaca. Nie ułatwia sprawy w celowaniu. Myszka Steel Secret też nie jest zbyt długa. Ułatwienie. Ale sobie tutaj niesne sztuczki. O! Tym razem jednak nie wystarczyło, żeby zdobyć punkt. Był drobny prefire, ale nie siadło. Wow, tutaj ładny directik. Na razie zawodnicy, no... Można powiedzieć, że równo 2 punkty przewagi to nie jest tak spora przewaga, to jest... To jest taka drobniutka, i oni w dodatku mają oboje po 20 HP. No teraz ta atmosfera gęsta. Dla mnie to wygląda, że będzie jumpik i splash. Oj, jednak. Chyba to był killbind, chyba się... Stwierdzi, że z tego nic jednak nie będzie. No i tak jak mówiłem, Voxilis już... punkt kontaktowy zdobywa. Ładny airshotik. No to... Ale też się tutaj nie poddaje. Się sypią tutaj. Chyba jakiś atak DDoS. Bo coraz częściej te problemy z internetem się pojawiają u Alowa. Ja myślę, że Orange tutaj nie chce, żeby był mecz zakończony. Jednak ta wojna kopowa została wygrana przez Voxilisa. On już został wypchnięty do Strausa, nawet nie mamy za bardzo co zrobić tutaj. Co się dzieje? Co? To była chyba sztuczka. To chyba była sztuczka. Voxilis zmienił broń. Myślić, że to mu pomoże zwyciężyć ten mecz. Zeskoczył tutaj, żeby zmienić swojego przeciwnika, 76 HP. Alow ma 50, zaraz wyskoczy. Splaszyk. Voxilis wychodzi na prowadzenie. Zobaczymy, jak się skończy ta mapka. No tutaj sytuacja jest mobilna, jak cierpusy. To jest sugestia Wanteda, że Voxilis robi tylko strefy w prawą stronę. Nie, chyba się nic z tym nie zgadza. Właśnie teraz jakoś to robi do lewej. No jednak te strefy mu teraz pomagają, bo on zdobył sporo punktów. Na samym początku Alow był na prowadzeniu, a teraz grają właściwie porówno, ale... W sumie nie wiem, co Voxilis teraz w ogóle próbował zrobić. A on robi 360 i strzał! No.
sprytnie. Może ale wyrównuje. Znowu. Jakiś element zmyłki. Diko jakiś. A tutaj RP Grublin, naczelnik mieszkania community na czacie. What? Co to jest jakiś obejść? O, R6 ładny wyłapany na fliku. Co to za bije na czasie zzzzzzzz w ogóle? Jakby spała, to tak naprawdę on przegrywa. Zero szacunku do przeciwnika. Dobrze, podoba mi się to. Trzeba tutaj... Zawodnicy wiedzą, że Honor to wynalazek z XIX wieku. Tutaj liczy się tylko zwycięstwo. Widzę, że oni się tutaj nie padeczkują. To tak naprawdę... Cokolwiek, oni zrobiliby chyba cokolwiek, żeby wygrać ten mecz. No ale Alowie jest jeszcze jedną nogą w finale, to Voxillis musi się tutaj postarać. Pocić jak Bruce Lee. Trafił! Jest 18-18. A teraz jest pora na nieczyste zagrywki. Tak jak mówiłeś. Pora. O! O, 56, 14 HP. Skok 2 HP dzisiaj... i 16. Da się skoczyć. O! Ale wygląda, że... Voxillis Haken. What? Ale... O kurde. Ale w tutaj jakiś... Ale w parkurowiec jeszcze oglądał nas nie dogoniet. Ta Marcin Banot, kurwa, jeba. O, Voxillis no już i... na koniec. Nice. Koniec tego meczu. Ale w finale, proszę państwa. Dobra, przejdźmy teraz do kolejnego meczu. Okej, okay, więc kolejny mecz to jest Love vs. Yolfok, więc zaraz zrobię nowego connecta i go wam dam. Gruby dobrze napisał, że komunia to po angielsku money burch and drunk kumple. Grublin, are you Grubson? Pytania. Dziwne pytania, dziwne postacie. Tego tematu nie będziemy ciągnąć od tym, na pewno na wizji. Okej, okay, jeszcze jedna osoba. Jeszcze Yolfok. Ten... Stare znajomości. Szczerze powiedziawszy, to ten mecz, jeśli chodzi o Alo versus Voxy, co Badlands mi ciężko mi się oglądało. No, jest wiele auto już. Mało laci tutaj, nie wiedzą jak się grać. Hej, tutaj akurat w stosunku do tego drugiego meczu mamy naprawdę szybki początek. Dajcie to Love na Steam albo na tego na Mumble. Trzymaj. O, dzięki. Łączy się z serwera. O! Ta. Zrób restart. Kuta zdrawia źle. Bo Boguś kurwa zdrawia. Co to się stało, już że to widzę. No w sumie. Nie wiem, nie widzę, żeby były jakieś lagi mają. Dobra. Wygląda to, że będzie powtóreczka. Już ruszyli. Ja myślę, że Love wygra to. Ale nie można skreślać,
Ja osobiście też obstawiam Alaba, bo tak jakby on jest w mega formie. Szczególnie jak z nim grałem, naprawdę on grał czysto i w porządku. Nie było czegoś takiego, co widzieliśmy przed chwilą na Badlands midzie na koniec. Tych nieprzyjemnych akcentów. No to, ale to było nie można strzelanie. Nie tego, że to grinduje dosyć dużo. No. No Sebek na pewno tanio skóry nie sprzeda to. Jedno z najwyższych elo na pandzie. Myślę, że to jest... Gdyby MG miało prem, to on by tam był. Na szczęście nie ma czegoś takiego. To wiem. Czy na szczęście. Ja myślę, że to dobrze. Tutaj... Zmiana jest, jednak broni. Nie, tak, zmiana oręża, ale to dalej Pindero. Sebek, no... Kreuje sobie. Airshot. Kreuje. To wygląda to, że to jednak mogło coś tam zmienić. Kład... On już zaczął. O. A my spodziewałem się na jakiś cheesy shot od Yolfoka, ale jednak mu nie wyszło. Low powoli wyrównuje. Coś wygląda to, że jednak ta zmiana broni na Original zmieniła sporo. Może nie jest bardziej przytłoczony tej broni. To jest kwestia proporcji. No. Sądząc po nazwie. Low. Gifted by Low, nazwa Low. To jest właśnie taka, wiesz, to jest taka podpucha. To jest sugestia, że... Airshoty Sepka można zliczyć na palcach, więc teraz przyłączymy na jego obraz i zobaczymy, jak to z nimi, jego airshotami wygląda. Nie, Sepek wybiera tutaj rozwiązania bardziej, tak powiem, proste skuteczne niż airshoty. Tak, proste rozwiązania są najlepsze i najprostsze. Rzeczywiście, jednak coś w tym jest, że on tych airshotów jakoś tak za dużo nie chce chyba trafiać. Po prostu nie chcę ryzykować, bo zawsze chcę mieć pewny strzał. To jest właśnie bezpieczeństwo, zimna głowa, ale low daje się właśnie. Myślę, że i tak takie podejście może nie zapatentować na gościa, który jednak te airshoty trafia i dobrze z nim idzie. Zresztą to jest dowód, low wygrywa w tej chwili 12-10. I w ogóle teraz wbija 13 punkt. Zaraz na starcie dostaje airshot, co akurat w przypadku Yolfoka no nie ma takiej presji w powietrzu, nie? On teraz próbuje trafiać airshoty, ale coś mu nie wychodzi. O, odpowiedź od Sepka. Jest airshot. W powietrzu. Myślałem, że będzie drugi, nice. No i wyrównane. O, jest kolejny airshot. No, chyba nie z nim aż tak źle. Co prawda nie są to jakieś super wielkie airshoty, ale nadal coś tam trafia, nie? To dopiero pierwsza mapa, ale tu już idą web w web. Chcę zobaczyć inne mapy, lepsze. Nie, ja bym zobaczył taką na A. No też bym ją chętnie zobaczył. A23. Dla niewtajemniczonych. Dobra. Ale Yolfok 19 punkt już zdobywa, no i wygrał. I cyk, pierwsza mapa rozegrana. Yolfok zrobił comeback, niezły. Nie, na razie co prawda wygrywał, na początku wygrywał. Później zrobił comeback i później... Dostałem feedback, że wiatrak coś napierdalał. Jak teraz jest lepiej? Dostał okres splash o ściankę. No zobaczmy, jak to wygląda z lewa perspektywy. Ja akurat grałem z nim na tej mapie i on tutaj trafił mnóstwo airshotów.
A to może bardziej przez to, że ja po prostu pokracznie strajfuję. Tutaj mamy no. akurat zawodnika, który ma ile? Ile na pandzie? Myślę, że około 3000. Ja pan, mój pik na panda MG to chyba było 2200. Nie wiem, jakoś zbyt dużo. Ale miałem na brygadzie gaczy MG, jedno z większych. Miałem 2800 na pewno. Albo 2600, coś koło tego. Ja też, ale słyszałem, że były takie pogłoski, że pewien gracz po prostu wbijał sobie punkty, żeby być top 1. Nie będziemy tutaj mówić, jaki to jest gracz. Ja wiedziałem, bym powiedział, ale zapomniałem to, że starość już, no nie te lata, nie ta pamięć. Na śmierć, nie, serio zapomniałem. Ale pamiętam, że żeby ten gracz, oddawaliśmy Pikczowi punkty, żeby go wyprzedził w topce. Pamiętam to akurat. Ja nie wiem, czy to nie jest czasem jeden z graczy, który gra na tym MG w tej chwili. Nie wiem, nie pamiętam. Tutaj dostajemy podpowiedź od znawcy MG, Alof. Zostawił, jak miał 3000 na farmione, teraz ma 2300. Tu jest... Są pewne zarzuty w stronę innego gracza w turnieju odnośnie sztucznego nabijania wyników na MG, ale akurat sztuczne nabijanie wyników zostawmy dla tych ludzi w komentarzach, a tutaj się skupmy na tym, co tu się dzieje. Love w ogóle 12 punktów już do 7 na Sepka. Pamiętam. Tutaj... Na Galiwosz Schmidt gdzie? On ma pazur, on lubi tą mapę. Co to było za zagranie? Co? Oj, olko, to nie, to nie było zbyt ładne. Wybił piłkę w trybuny, żółta kartka. Oj, tutaj tym samym się odpłacił, to pięknie to zrobił. Właśnie podoba mi się taka instant karma. To nie daje za wygraną ewidencję. No. Nie lubię mimo takie... nieczystych zagrań. Nie. Instant karma, to jest to, co lubimy. Jak Heli. Właśnie, propos Heliego. To właśnie dobrze, bardzo, że nie wygrał. Do tej edycji się nie zapisał, bo chodzą pogłoski, że się powiesił po przegranej. Nie powiesił się, dlatego, bo on wszedł chyba na serwer Team Fortress 2 Polska dzień czy dwa temu. Więc to nie tak, on nie jest bardziej skupiony nad życiem i pompowaniem, bo jednak on się przerzucił na siłkę i na studiowanie. To dobrze, może tam mu wyjdzie lepiej niż w TF2. No i nadal, tutaj low, 19 punkt. Jo, o to airshot! Oj, to już... To... Oh, nie, jest time to combat, maybe? Dobra, Sebek podłącza monitor, wasza biceps. O! Dostał skillofa. Oj. Myślałem, że to będzie magiczny splash. Czyżbyśmy mieli powtór? O, nie, mamy zwycięstwo. Jeden. Dobra, została jeszcze tylko jedna mapa, Spire. Czyli niestety nie będzie tutaj jednak Amon odgrany w pierwszych trzech mapach. A wielka szkoda, no bo ja akurat a na to jest na best of 5, a nie best of 3. Tak, no ale jeśli tutaj... Aha, w sumie racja, no bo jest w tej chwili 1-1. Jest 1-1, czyli jest szansa jeszcze na Amon moda w tym pojedynku. Dokładnie tak. No, to... Spiro zmienił na stoka z powrotem. No... Zmienił swoją ulubioną broń. Może on po prostu ma jakąś strategię na spirali. Definitywnie to nie jest blaszka, tylko strzelanie headshotów, z tego co widzę. Przynajmniej na sam początek. Tu może jakoś zabrakło mu trochę szczęścia nawet przy tym wyskoku, ale po prawej się od razu wyskakuje. Airshot! Nie ma follow-upa. Wygląda, że będzie kolejna próba wyskoczenia, ale to ja był splash. I let's go! Jeszcze tauncik głosowy, żeby obniżyć morale przeciwnikowi. Let's go! Tutaj jest taki bijem tylko w grze. Tak. Tak, żeby nie mówić nic, żeby kliknąć i się dalej skupić nad swoją grą. Aha. To albo jak kogoś triple airshotujesz i mówisz nice shot, nie? No, dokładnie. Tak działa. To jest taki leciutki blunder, ale taki leciutki troszkę. Bo karbonadowa wyrzutnia rakiet robobójcy, gracza lało się nice! Na to był nawet całkiem najsłabszy odcinek, ale widzę, że Loud tutaj kulturalnie poczeka, aż wyskoczy. Jolfok.
No, 4-8 tutaj... low. No tutaj pokazuje pazur, szczerze powiedziawszy. Pomimo tego, że teraz no stracił punkt, tak? Ale nadal dużo strzałów trafionych, ładnie strajfuje. No jest jeszcze... Uuu, ale predikę dostał. Jeden harp. O, jednak on nie będzie marnować czasu, tylko po prostu od razu zacznie z kolejnym fragiem. Dobrze, podoba mi się to, ale Jolfok zdobywa za ten czas punkt kontaktowy. Sytuacja się zmienia jak w kalejdoskopie. Ale to tylko na chwilę, bo tutaj widzę, że... od razu dostał airshota, więc tak naprawdę... Jolfok ma 23 HP, ma jeszcze szansę na skok i jest tak, dostał natychmiast tego airshota. To właśnie lubię w tym zawodniku, że on nie idzie nawet pizdę, on strzela te airshoty. Idzie po nie. Podejmuje to ryzyko. Tak, nie strzela tylko komfortowych strzał. O, tutaj kolejny ładny strzał. Widzę. Big Balls jest posiadane. Splash niestety nie dał... O, nie niestety. Splash tutaj był o... podługę na spirze. O, widzę tutaj zagranie za blachą, żeby nie było, nie dało się zauważyć, no ale niestety akurat Jolfok zna już takie sztuczki. Miał wiele czasu na wyćwiczenie tego na pandzie. Panda NG 2300 rating to nie jest zawodnik z pierwszej łapanki. Jedynie ciekawie, czy przy tym wbijaniu rankingu był używany AD 955. 995. Nie wiadomo. A co to robi? W starej wersji MG dało się wyjść bez stracenia wyniku za pomocą tego polecenia. Niektóre ruskie serwery mają tą starą wersję MG jeszcze. A, faktycznie. Ale to zostało poprawione. Ale to na pandzie. Panda to nie jest ten set. O, a za wszystkich. Nawet MG jeśli Lordu. To było coś farmione, to i tak. Jolfok pokazuje, no... Widać to doświadczenie. Pokazuje klasę. Jolfok... Nie wiem, czy to można nazwać klasą, ale na pewno ma więcej punktów w tej chwili od Loa. Jest 16-17-12. Ule predict. To było naprawdę nasty w chuj. Ostatnia szansa chyba na comeback tutaj będzie, ze strony Loa. Wygląda to, że tutaj akurat już stres też może robić swoje. No i mamy... Rocket Launchera. No i mamy 21. No ja myślę, że jeśli zmieni teraz Rocket Launchera... I nie ma w ogóle... Gramy teraz z Granarem i... Ale dobra, wszystko tu jeszcze się może zmienić, to jest 2-1. No, pamiętam tą mapę. O, zmienił na original. O, chyba jednak... On już... Chyba też to wie. On już wie, że nie może popełnić błędu, dlatego zmienia broń na bardziej komfortową. W tym momencie musisz mieć pełny komfort. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Czy coś jeszcze w skóra? Tutaj wygląda to, że od samego początku Jolfok dominuje, nawet... Tylko tu jest mapa, którą wydaje mi się, że będzie mniej tych splashy z jego strony, chociaż... No, wygląda, że... O! Czy to mi się wydawało, nastąpiła że to... Nastąpiła zmiana Rocket Launchera. U kogo? U Loa. Ale to już od samego początku. Nie, no zaczął ze stokiem. No tak, ale to tak jakby już po jednym shocie zmienił. No i tutaj Low strach mu paraliżuje ręce, to ma być. O co chodzi? No na to, że Jolfok mu trafia już na tyle dużo strzałów na sam początek, że ciężko mu w ogóle jakoś kontratakować. 20 HP na 5? Niech to syna kręgosłup, bolą. Obolała, bo próba nie co to pomaga. Za splash w ogóle był? Tutaj podbite lewe oko, obolała wątroba, dwie połamane ręce nie pomagają, ale dalej walczy.
O, predict tak zwany. No, nice. Love chyba też. Okazja czyni złodzieja i tutaj on ukradł mu punkt po prostu. Ukradł. Ale Sebek myślę, że już, no on wie, że on jest w finale. Jedną nogą jest, ale ja już widziałem tyle pojedynków, w których ludzie nawet z takiego wyniku wracali, więc ja jestem myślę, że Low nie powinien się poddawać, bo to jeszcze jest to do wygrania. No to jednak jest MG, to... O, double airshot. Wszystko jest możliwe. To prawda. Wszystko jest możliwe na MG. Coś się stało z serwerem, czy mi się wydaje? Mhm. Oho, ho. Problemy techniczne. Dobrze, że nie na finale przynajmniej. No. Mamy tutaj jakiegoś wyjadacza na czacie. Best Roamer of Season 21. Dobra, będziemy musieli chyba zmienić serwer. Ja mam tutaj taką prośbę do was, żebyście włączyli tryb offline. Dobra, wrócę do was za chwilę. Dobra, zaraz ogarnę nowy connect i myślę, że to powinno rozwiązać problem na 100%. Czemu wysłałeś Wiki how, how to deal with teenager anger? To był jakiś losowy bind, który, nie wiem, miałem... Chodzi o to, że ja na F12 wszyscy mają screenshota, nie? I ja o tym zapomniałem, że ten bind miałem i zawsze zapomniałem o tym, żeby go zmienić. Nie wiem... Ja chciałem to wstawić po to, bo jakiś mat ludzi, którzy do mnie piszą, jak gram jakieś gierki, ale tak szczerze to ja w sumie w ogóle z tego nie korzystałem, nie? I częściej tak naprawdę ja to włączam, kiedy ja chcę zrobić screenshota, niż kiedy w sumie chciałem to użyć, nie? No, zrozumiałe. Dobra, wysyłam wam konektora. Ale to ciekawe, że serwery z ServMe, że na nich coś takiego jest, w sensie, wiadomo, można zdedosować każdy serwer, nie, ale no, to się nie za często jednak zdarza. Ewidentnie, to jest sprawka prażubra i jego sekty, kurwa. Na 100%. To ich prawka. Siema, Shadow. Ich sprawka. Dobra, musimy poczekać, aż nowy serwer się podniesie. O, widzę, że już się podnosi, więc zaraz będziemy mogli grać dalej. A mi coś monitor się odłączył. Czarny ekran widzę. Bardzo niedobry. Dobra, teraz powinieneś widzieć. Dobra, było 16-7 dla Yolfoka, więc tak naprawdę jeśli Yolfok tak jakby zdobędzie 4 fragi, to wygrał, nie? O.
No okej, ale tak naprawdę jak było 1-1, to jeszcze było tak w miarę równo, nie? Ale to już jest widać duża różnica w wyniku. Przy czym teraz akurat były takie lagi, że nawet ja nie mogę napisać wiadomości na czacie. Dobra, Jolfox zdobył już 2 punkty. 2-1. Trzeci punkt. Okej, o! Zobaczymy, czy to będzie deciding point, czy jednak nie. No i mamy chyba to. Sekundkę. Zobaczymy, czy oni w ogóle będą chcą grać dalej. Najwidoczniej powtarzają mapkę. Najwyraźniej chcą go powtórzyć, no ale tak jak my chyba nie będziemy nawet im przeszkadzać. Chociaż... Sekundę. Proszę się tam dowiedzieć, jak to tam jest ustalone. Oni w ogóle chyba nie przeczytali tej wiadomości, co napisałem. Nie, chyba nie. Ale oni nie idą... Jolfok tutaj... Akurat dobrze. Wiecie, zachował się honorowo. No nic, wygląda to, że mamy powtórkę. On tak jakby miał wybór wygrać i miał wybór kontynuować, a on jednak zdecydował się kontynuować. No bo jeśli nie zareagował teraz, to ja tego po prostu nie będę uznawać. To, no, widocznie. Dusza wojownika jest tutaj. Muszę zrestartować tempa, bo coś odpierdala się, jakieś gówno. No ale ciebie też to interesuje. No tak czy siak, mamy tutaj 10-9, 11-9 dla Jolfoka. Wygląda to, że jednak restart mapki i serwera nie zmienił tutaj zbyt wiele, jeśli chodzi o wynik, ale na pewno Low ma dostał drugą szansę od przeciwnika. Jest... Wcześniej nie było przypadkiem 16-7? Było. Tak jakby... No, tak... to już mamy 12-10. No to tak, jednak wynik się trochę zmienił. To prawda, ale nie zmienia to faktu, że jednak tutaj została dana druga szansa. Uuu! Double! Jeszcze Jolfok dostał chyba rakietę od razu, jak Close zginął, bo tak naprawdę dostał buffa i od razu dostał damage down. No. Okej, okay, Jolfok 16-10. Splash! To nie był direct. To był direct, tylko takim z mega daleka, nie? On im przycelował. Osiemnaście, 12, ładny wyskok z Jolfoka. Co to za jakiś counter jump? Okej, 19-12, uuu. Nie poczekał. Ten splash w ogóle był mega bliski. Counter jump country. O! Jakieś glitche po ściany. Jakiś małpy guy został grany. O. No okej, okay, wygląda, że Sebek wygrywa ten meczek, więc... zagramy od razu tutaj mecz o trzecie miejsce. Mecz o trzecie miejsce to jest... to jest... Fat i Low. Zaraz ci powiem. Tak. Nie... No.
Sekundkę, bo ja nie widziałem wyniku wrzuconego przez Alowa, bo w ogóle nie zerkałem na kanał. O, z tego co pamiętam to... No tak, Voxels i Lot tutaj będą grać. Bo z tego co pamiętam, Alo wygrał wszystkie trzy gierki. Dobra, w takim razie... dam mu konekta. Podeślij mi na Mumble. Czy wydaje mi się, że zostaniemy na tym samym serwerze, tylko że z tego co widzę, to Voxel napisał, że on teraz nie będzie mógł grać. Znaczy, zaraz zobaczę, czy on, jak to wygląda, ale... No teraz byśmy rozegrali mecz. Dobra, z faktu, że Voxel teraz nie ma czasu, znaczy nie może teraz zagrać, zrobimy tak, że po prostu na początku będzie mecz o pierwsze miejsce i potem będzie mecz o trzecie. No szkoda, no akurat ja chciałem zobaczyć najpierw te trzecie miejsce, no ale trudno. No, tak bywa. Ale i tak potrzebuję konektu, bo nie mam. Dobra, już ci wysyłam. Konekta. Chwila, moment. Niedobrze. A jest przykro, że ktoś w ogóle chce dostosować tak mały turniej jak nasz. W sensie tak jakby... No, nasz turniej jest dosyć mały, tam jest mniej niż 50 graczy, nie? Mi się wydaje, że nikt z tego nie zlidosował, po prostu tak wyszło, no i... Wszystko dzisiaj laguje. No, niestety. Oto Kruszek Sabina, bo zgrywa głupiego na czacie. Widać, że to jego wina. To on zlidosował. Kruszek, przestań mi rodzinę prześladować. MG Polis go złapie. MG Polis. A tak serio, to właściwie będziemy teraz oglądać finał turnieju MG Silesia 2021 na soldy. Będziemy oglądać mecz Jolfog versus Alof. Zobaczymy, czy oni w ogóle, bo tak jakby rzecz jest w tym, że oni w ogóle nie... że oni w ogóle nie pikowali mapy, więc tak naprawdę będą robić teraz na samym początku heavy fist fight po to, żeby zdecydować, kto pierwszy wybiera mapę. Gdzie mi dać tego konekta? Na Discordzie? Tak, na Discordzie, jeszcze tutaj wyślę na Mumble. To daj na mapę, Discord włączyłem, żeby... Żeby były dodatkowe megabajty. Aha, w sensie bardziej chodzi o internet. Bo nie wiem, Orange nie wyrabia Discorda na raz. Ale RAM też się przyda. Nie będę kłamał. Bo 4 giga to jednak niezbyt dużo. Sprawdzimy, czy w ogóle tutaj da się heavy'ego wziąć, bo nie wiem, czy da się ten heavy fist fight zrobić. Nie, w ogóle się nie da wziąć tej klasy. Niech biją się na glofę. Dobra, po prostu pójdziemy na inny serwer z tym. Zaraz dam im konekta. Chociaż w sumie wystarczy, że zmienimy mapę po prostu. Sekundkę.
się w dniem wtorek? Czy dobrze mówię? Tak, wtorek, dobrze mówisz. Tracę poczucie czasu. Okej, okay, właśnie, ale tutaj oddał w ogóle Heavy Fist Fight, więc nawet chyba nie będzie Heavy Fist Fight. Ale to jest za różnica, czy kto pierwszy wybiera mapę, to jest totalnie bez różnicy. No, to prawda. Ale myślałem, że są aż tak spoceni, że nawet to chcą wybierać. Ale sensu mam wielkiego, o tak chuj. O, sekundę, coś zmieniłem źle mapę. O, wygląda to, że po prostu zestartujemy serwer. I bo widzę, że cały czas jest ta sama mapa. Nie wpisujesz nic źle na pewno? No, ja jestem pewien, że wpisałem dobrą nazwę mapy, nie? Dobra, sekundkę. Dajcie mi jeszcze chwilkę. Problemy techniczne dają się w znak. Tak, z tego co widzę to... Wygląda to, że po prostu zrobię literówkę. Mam nadzieję, że nie po raz kolejny. Nie, teraz już wygląda to, że to będzie działać. No, wygląda jakby miało zadziałać. A wygląda, że będzie grana Badlands Middle na początek. No, widzę, że to pixepka. Myślę, że to będzie chyba... W sumie myślę. To będzie zdecydowanie najbardziej spocony pojedynek. Już na samym początku biegałem po pół mapy, żeby zabrać ostatnie HP. Czuć ten pot. Double shot od Alowa. Alow 4-0. O, jest akurat splashik o ścianę. Jest odpowiedź od Sepka. Więc... Jest szybka reakcja. Zobaczmy, jak to wygląda. To ale tutaj airshoty akurat potężne sadzi. To jest... Za pomocą sztuczki wygrał Sebek punkcik, ale... To mu pozwoli na chwilę utrzymać pozycję. Jest osoby, która z reguły ma o jedną rakietę więcej. Był bardzo... ale stwierdził, że już nawet się podaje i zrobił killbinda. Nawet nie doczeka, aż spadnie. Ebek na drabie, ludku. Maeve, masz konek do serwera swoją drogą? Jestem. Gites. Już wtedy odalował. Tutaj przypominam, że gramy best of 5, więc tak naprawdę trzeba wygrać 3 mapy, żeby wygrać pojedynek. Aż 4? 3! No best of 5. Ja 4 zrozumiałem przez chwilę, ale dobra. Nie, to trwałoby chyba za długo. To jak co, ale... Nie za dużo to niezdrowo. O, był drobny predyktyw, ale... Człowieku, przecież to się można odwodnić. Kolejna próba, widzę... Tutaj ciężko psychicznie daje sobie radę Sebek ze względu na to, że dostaje kolejny raz airshota. No tutaj... Alof był pewny siebie na czacie, pokazuje tu pewność siebie. Widać, że to nie są puste słowa. Idzie po airshoty, strzela te airshoty. To chyba jakieś przyciski przestały działać, ale to nie zmienia faktu, że dalej bez problemu dał radę zdobyć kolejny punkt.
No. Splash i... Zarobki nie są zbyt wielkie w tym TF2, no nie ukrywajmy. Według Liquipet i Charlie TF2 zarobił 15 dolarów przez całą... O da! Triple! Ale w tym razem jako nie był w stanie za bardzo zrobić, ale... On to już... On się nie, nie cacka, nie będzie biegać. Dokładnie. Mu zależy na czasie, widać. Bo na... Spieszy się na z tego co mi pisał, to on się chyba też spieszy na jakiś offi. Ta, o 20 idą z chłopakami na Orlik. Bo ja będzie grana... Gierka, kurpianka, kadzidło versus rozrzutnik, gnojownice. Liga szóstek. Tym razem wygląda to, że niedobrze wygraną. Jest direkcik i kolejny punkcik. Co to za jakiś skok? No to, że ta sztuczka jednak da Sypkowi dodatkowy punkt. Ale to tym razem nie wystarczyła. Nie było akurat rakiety przeciwlotniczej, ale... Ale on stwierdził, że to już nie da rady, więc od razu kolejny punkcik. Ja, jak on to... Ale ops, wychodzi na prowadzenie pierwszej mapy. W końcu dobra arena. Alof się nie cacka, jedzie na ostro. Oj, tutaj park trampolin. Z tego co pamiętam to... Zrobił You Can See Me. John Cena. John Cena. Widzę, Jolfo konsekwentnie klej w sztywcie grany. A w ogóle taki fun fact, jak był tak 7 lat temu hype na tego Johna Cena, to ja nie wiedziałem o chuj chodzi, czytałem John Cena. Ja też. Nice, ładne podbicie. Jolfo generalnie mega dobrze zaczął. I w sumie teraz odrabia prowadzenie. Ładny airshot w ogóle ze strony Alowa. Nice. No, Dragon Ball X. Walki w powietrzu. Dragon Ball Z. Nie X. A też pierdol. Nie wal. Ja fuck, przerwa techniczna. Chyba musi się zgłosić do trenera. Ale tutaj nie potrzebuje żadnych trenerów, tylko od razu airshot, do widzenia. Kolejny punkcik zdobywa, kolejny airshot. Przygotowany na splasha i cyk. Ja słyszałem, airshot. Że Jolfok to tam gra z obozu Pasha Gaming Camp. Za nim stoi Papito i dopinguje. Ale Alof bez pomocy. Alof chciał zrobić tamto, ale nie tym razem. No, powiedział parę słów Papito. Powiedział tak, słuchaj Mauladik, weź się w garść. No i co? I Jolfok bierze się w garść. No jest 10-10. Punkt kontaktowy. Tak naprawdę Jolfok... Ale Alof chyba to... też ze swoim trenerem pogadał. Jolfok w ogóle zmienił chyba swoją technikę, bo już nie gra przy kleju w sztywcie, tylko jakoś zaczyna się ruszać i robi park trampolin. Sposób na wygraną, czyżby? I robi takie jak Ricardo tymi rękami, że tak z lewo na prawo, nie? Tylko ze skill offem, nie? No to akurat dobry zamach to mocniejszy cios. Taneczne ruchy i wie wszystko. Nasi chłopacy nie mają luzu. Uważam, że nasi chłopcy mają kurwa w chuj luzu. On nie wie co się dzieje, ale jednak Alowowi zabrakło rakiety, żeby dokończyć swojego dzieła. No bo to TF2 tak działa. Gość mu stanął na głowie, a on strzelił sobie pod nogi, dlatego go zabił. Czego nie rozumiesz. O! Skok od ściany, sprytnie, sprytnie. Ale prawdopodobnie oglądał mecze z zeszłego roku od takiego gracza Heli. Ale
Nie wystarczyło niestety. Ale w 17-16. Airshot z daleka. Na pewno utrudni Jolfokowi zdobycie kolejnego punktu. Heli to jest Diego Maradona, boska ręka. To jest tego typu zagrywka, złą sławą okryta. Tylko on kurwa raczej nie boska ręka, tylko boski gameplay cały kurwa. Alo, przed szansą na zwycięstwo. Wygląda, że... 19-19. Lak w perfekcyjnym momencie. Oje, alo, musi to wygrać, musi to skończyć. 2-0. Nice. Szczerze powiedziawszy, to miałem takie wrażenie, że pod sam koniec zaczęło alowa tak jakoś lagować. Dobra, mamy trzecią mapę, zobaczymy jak sobie na trzeciej mapie poradzi. Zobaczmy jak to z perspektywy Jolfoka. Był już to wyłapał na ryj. Bomba na banie i kończymy balet. On trafił go killoffem. Zepchnął go ze spiry. No ale to nie wystarczyło, żeby go zapierdolić. No nie wystarczyło. Jak to było twarde, łokcie chronią miękkich miejsc. Wszystkie memy TF-owe trzeba przywołać. Coś ten desy. Jolfok tutaj w ogóle zero litości, prawdopodobnie też zero honoru, nawet nie pozwala wyskakiwać przeciwnikowi, już na niego strzela. Jest 3-3, a... Blacha, blacha. Mi się wydaje, że Papito tutaj chyba poszedł się zdrzemnąć, bo na pewno poszedł bajcem, żeby na takie lewe zagrywki nie pozwolił. Papito uciął z komara. Poszedł skrzynki na lanie otwierać. Otworzy sobie. To był akurat splash po to, żeby go zatrzymać? No niezbyt ładne zagranie ze strony Sepka. Ewidentnie Papito to tam sobie chrapie smacznie, a Sebek tutaj robi rozpierdol. Ładny szocik. Dzisiaj jest dopiero wtorek. Obóz trwa do soboty. A to ostatni dzień dla Sepka, jak woda zobaczy Papito, to na pewno go wypierdoli z obozu. Oho! Wygląda, walka że... Walka na 14 HP. Splash Lord Gimmicks. Oho! To nie wygląda na zbyt dobry internet, prawdopodobnie premium UPC nie zostało kupione. UPC, kurwa. W ogóle ten. Jechałem sobie z wakacji do Domciu. Przez pierdolony przasny. I tam jest kurwa światłowód, a ja na chacie nie mam światłowód. Czajcie kurwa. W przasnyszu pierdolonym. To jest taka wiocha jebana. Gdzie jest ta miejscowość? Obok Olsztyna. Tak 20 km. I to jest ten. Tam są, kurwa, jest 5 domów w ciągu i torowisko. I tyle. I droga. A u ciebie tak nie jest? Nie, u mnie nie ma torowiska. Jest dużo... I domy są po dwóch stronach. I ja mam do miasta, kurwa, 1,5 km. A nie 40? Nie. Ja dzisiaj byłem na basenie. Z rowerkiem podjechałem 15 minut. Ale Ostrołęka to też kurwa taka dziura w pizdy. Double. Ale próbuję coś tam ugrać i 12-10 dla Sepka. Mamy w tej chwili 2-0 ogólnie w tym meczu. Dla Alowa, więc tak naprawdę to jeszcze się może wszystko zmienić. Znienawidzony spot. No. Norbi spot, kurwa. No. To było ładne zagranie. Gwoździa wypłacił. Stelaż na takie... Taką pestkę tylko, że z rakiety. Mówił gwóźdź. Pamiętam. Serio? No.
ale gwoździa dostał. Tak, tak mówi Stelarz. Diabolical Legend to aktualnie. Ja znam jedynie jego spot na Snake Waterze. Afryka. Ja jestem pro, a ty nie. A właśnie tym. Ale patrz, tak mnie zastanawiam teraz ten, jak masz na przykład Gunboatsy, a tylko gość podpisane. No. I on usunie konto na Steamie, to co się z nimi dzieje? Nie mam pojęcia, możemy sprawdzić. Ale w międzyczasie się działy takie rzeczy z bieganiem za 30 HP. No, Yolfox 17-14. Ale wygląda to, że akurat u Alowa Netia nie wyrabia. No, Netia to ja myślę, że to on bardziej z Netią przegrywa, nie z nim. No, to prawda akurat. No, Nave Crew Fitnessu. No, to prawda. 14. Ja ćwiczę tylko z obciążeniem. Na szyi chain. Na łapie sikor. Wiesz o co chodzi, byku. Okej, tu będzie jeszcze ciekawe, jeśli chodzi o Splasha. Jest 2-1 w tej chwili. Alfok wygrał tą mapkę. Za Galiło Schmidt. Tak. Alow otwiera spotkanie. Więc tak naprawdę, jeśli tej Jolfokowi udałoby się wygrać, to będziemy mieć jako Decider Grana Remit. Ale tutaj już Alow chyba zmienił trochę podejście, nie oddaje żadnego punktu, nawet jak ma low HP. To jest gra o wszystko w tym momencie dla nich. Dla nich dosłownie. Mamy ładne wyrównanie, jest 2-2. To finał smoothie, ale ten. Właśnie, 2-2. Jolfo wychodzi na prowadzenie, no. Ta mapa jest akurat jedną z mniej lubianych przeze mnie, w mojej opinii, bo jest ten high ground, na który można counter jumpować. No i to mi się nie podoba, szczerze. Ale tak. Nawet counterjumpowanie można kontrolować w pewien sposób. No, niby no, tak, nie, szkoda, że tak naprawdę robię dokładnie to samo, nie? Ale... Oz napisał. Nie tym razem. Udało się. To jest najgorsze, co może być na MG, jak... Ktoś takie po prostu bieganie. Biega jak... Taki coward. Dokąd mi w ogóle słowa z puszki... Nice! Ładny airshot w ogóle. Ten Alowa. Czego ci brakuje? Solda, coś tam? Właśnie, no nie, zabrakło mi akurat tutaj takiego, no nie wiem, jak to ująć. Takiego honorowego zagrania, że wiesz, że no nie masz jakiegoś takiego, że biegasz przez pół mapę, tylko trafiasz airshoty i tym wygrywasz. Te czasy. A Momodo tutaj weryfikuje najlepiej, tak jak mówię. No. A Jezus, kurwa, zabijcie się w końcu. Dobrze. To jest walka o przetrwanie jakieś, to nie jest mecz utrzymany w zasadach. No, to nie jest w zasadach fair play utrzymany mecz, tylko to jest walka o przetrwanie. Tutaj rządzi tylko prawo dżungli. Tutaj instynkty się ujawniają. Każdy ma coś ze zwierzaka w sobie. Akurat tych dwóch panów ma coś z małpy najbliżej. I teraz wszystko wychodzi. Co jest? Wszystko okej? Tak. Dzwonisz po karetkę? Nie, ale zobaczcie, bo... Ale kurwa, każdy airshot trafia, nie? Nie, skauty już były grane, Smoothie. O, ale Alow... Alow na prowadzeniu. No widzę, o, tym razem ucieczka się nie udała. Ale w tej... Kefiu. Tak. Deshio był drugi. Deshio. Kurwa, orangutan. Dicho, orangutan, drugie miejsce.
A z grubym? Gruby chyba trzecie miejsce, nie? No, trzecie miejsce. Tutaj był oddany walkover. Co to? Nie uznaliśmy tego meczu. Ludzie. Do finału, dlatego, bo po prostu oni nawet nie grali swoimi klasami, więc stwierdziliśmy, że anulujemy ten mecz. Właściwie tak to w sumie ja. Tak, jury. Ja tu tylko komentuję. Ja tu jestem komentatorem. Ja trzymuję bombę. Zaraz usnę od tego MG. W międzyczasie jest jeden mecz tylko. Czyli tak naprawdę tutaj rozgrywamy mecz o pierwsze miejsce, jeszcze został mecz o trzecie. Tam wcześniej jeden z dwóch gości nie był dostępny, żeby wykonać odpowiednie strzały. Boxilis już wrócił ze sklepu z Vegetą czerwoną, dlatego można grać. Dostał takiego questa. Dostał zadanie bojowe. Tak. Idź kup Vegetę czerwoną, kurwa, i sałatę pekińską. A jednak mleko było. No, może być. Wrócił ze sklepu, myśli, że tutaj już pora spuścić komuś w pierdol, ale nie, jeszcze mleko i jajka. W międzyczasie Alo wyszedł na prowadzenie 17-14. Tutaj kara wszystkie próby counterjumpowania. Dobrze, podoba mi się to. Airshotik. Cyk. Oj, tu już podanie. No ty po krawędzi. Już chodzi na psychę. Wjeżdża na banie. Airshot. Bandano. Jeden, o, dwa. O, dwa! Koniec, to już jest koniec. Praktyczne. Miło tak? Miło tak? Na plus przeciwnikowi. A Jolfok opuścił grę. Jeszcze upokorzenie. Nie napisał nawet GG. No, tutaj Olaf nie tylko wygrał 3-1 na ringu, ale też chyba mentalnie. Dobra, w takim razie teraz obejrzymy ostatni mecz w tym rozegraniu. Więc zmienimy jeszcze raz serwer, po raz ostatni. Rozdamy konekty i zaraz zagramy ostatni mecz. I tu zagramy tutaj Voxilis versus Low. Imo na soldach jest większy skill cap na tym turnieju niż na scoutach. No masz rację, Dicho Orangutan. No ale Stepkowi tam psycha już pod koniec siadła. No niestety. No ale dobrze, Alof się odpłacił pięknym za nadobne, jak to mówią. Dobra. To Onyx spierdala 1, 2, 3. Mam nadzieję, że akurat im się udało już zdecydować, jaką mapę będą grali pierwsi. Akurat nie dopytałem się o to. A jeszcze dajcie się connect na Mumble najlepiej. O, dobra. Nie widziałem, bo wysłałem ci na Discordzie, ale zapomniałem, że masz go wyłączonego. Proszę bardzo. Ta. Trzeba, wiesz, oszczędzać RAM. Trudne warunki. Nie jestem w stanie sobie to wyobrazić. Dobra, na serwer w ogóle dołącza Krymi na listę z Aleśnicy. Ja się zastanawiam się jak ten komputer jeszcze działa, bo on jest cały w kurzu. Że on się nie spalił, to jestem pod wrażeniem szczerze. A jak długo go nie czyściłeś? No, z 7 lat pewnie. Boże! A możesz wysłać zdjęcie tego komputera? Mogę, ale na razie mi się nie chce. No, wyślę. Kiedyś. Dobra, mamy tutaj jednego zawodnika. Wygląda to, że pierwszą mapą grywaną będzie Badlands Middle. No, to... To na Fat i Olfa, to kumple z klasy, to wiadomo, dlaczego takie wybory. Zobaczymy, czy...
skoro kumple z klasy to czy mają, ma to coś wspólnego ze skillem na MG. A Zosia, jesteś dziewczyną? I czy ładną? Jakaś Zosia, no nie. W realiach TF2 nikomu nie można ufać odnośnie płci. Każdy wie, o co chodzi. Ta tutaj kurwa Zosia, a poprzedni Kwiecio kurwa. Cześć. Ale pozdrawiam cię. Dobra, zacznijmy ten ostatni mecz. Właśnie nie grają, w tym jest problem. No. O to chodzi, że nie grają. Dobrze, że nie brali snajpera. Dobra, zaczęli. Ruszyli. Lo wziął oryginala. Swoją ulubioną wyrzutnię. To się nie będzie chyba pierdolił. On ten półfinał oddał. Oddał tym stokiem. Chciał tak leciutko pod publiczkę, tak wiesz, leciutko tak poświrować, no i wyszło świrowanie. Tak no i się stracił kończy. Mecz. Nie no, wygrał ten, alo. Jesteś trollowany. No, zostałeś kurwa trollowany za kolaku. Za kolasty został wykiwany. Powrót ze sklepu. Wygląda to, że no, Voxilcowi to jakoś niespecjalnie zmienił. Myślałem, że się trochę odświeży po spacerze. Może właśnie autem pojechał. Albo kurwa hulajnogą. To jeszcze bardziej się zmachał, kurwa. Elektryczną. No, 2 litry mleka na bary wziął, to nie ma lekko. I zielone dolary biorę to na bary. W międzyczasie niezły dyrekcji hodlowa. Spodziewałem się troszeczkę więcej jeszcze z jego strony, ale... Rondo. O, jest to splasza za 1 HP. O! Nie wiem, to jakaś regeneracja czakry, kurwa, co to jest jakaś zagrywka na tym kapie? Że oni stają w miejscu i nic nie robią, nie wiem. Nie, to może oni ładują, ładują rakiety? Nie wiem. Mana ładują. No ale to jakiś update był, bo za moich czasów jak ładowałeś, to się dało jeszcze chodzić. Nie wiem, o co w ogóle chodzi, co to za taktyka. Może oni są po prostu tacy uważni, potrzebują się skupić na chwilę, zastanowić się, co tutaj się dzieje i dopiero kontynuować. No, za wolno myślą, kurwa. O, jednak zmiana. Na Minecraft Launcher. A tutaj Warhawk to Bejpik jest. Niezbyt ładne zagranie od Voxilsa, tutaj na początek nawet nie dał wyskoczyć, tylko od razu wykonał strzał. No od razu padł strzał. Ale... O, ten Rocket Launcher ewidentnie siada z niego. No. Ty w ogóle Low mega flikuje na tej gierce. Znaczy, teraz tak się przyjrzałem, nie? Jakbym próbował trafić te to mega flikuje. Tak jakby nie próbował jakoś w miarę uważnie przycelować, tylko to tak trochę losowo ta myszka poleciała. No ale no najważniejsze, że jakoś tam te punkty wchodzą. 10-15 dla Voxilsa w tym momencie. No, myślę, że ta mapa dla Voxilisa, ale następną już odbije. No. No tu ładne akurat. Trzeba podziwiam. No tutaj Voxilis ładnie strzelił. No, triple. O co to za direct? Oj, to jest gwóźdź do trumny lowa. Aktualnie. Nie wszystko to jeszcze jest skończone. Jakiś parkour, ale no niestety na koniec mu nie wyszło. Jakieś płatki z turbo doładowaniem były, ewidentnie. No kurwa, cyni minis. Jednak znowu zmienił broń.
ten gracz nie może się zdecydować, którą wyrzutnią rakietę tutaj. Ja myślę, że on gra jak na tym, na jumpach, że na niektórych jumpach robi tą wyrzutnię, na niektórych tą. No, widziałem takie sekretne techniki od jumperów, jak oglądałem jakieś jump movie. No. Ale w ogóle... O nie, to... No, nie chciałem mówić, ale już bym prawie wykrakał, że pomimo wszystko jednak... Low się długo trzymał, bo tam było chyba 11, 19 i tam parę fragów zdobył. No ale... paskudny błąd popełnił, no i to zaważyło. O, piękny strzał, piękny rzut. Tutaj Love w ogóle... Nie wiem, czy zauważyliście, ale zmienił loadout kosmetyczny. Ja nie mam w ogóle kosmetycznych przedmiotów za bardzo. Widzę, więc ja nawet nie zwróciłem uwagi. A co w tej chwili ma na sobie? Słomiany stożek, pokaźne poroże i tyle. To jeszcze brakuje mu rondla. Czyli mieć taki ideal, Ale może zmienić jeden przedmiot, będzie mieć rondel i będzie mieć taki... taki sam set jak pewien legendarny polski gracz MG, który niestety w tej edycji MG nie uczestniczył. Kto nosił rondel? What the fuck? Tego co pamiętam, Stelaż. Nie wiem, Stelaż to nigdy nie miał takiego setu jednego, takiego signature set, nie? On takiego nigdy nie miał. Nie, myślałem, że coś takiego nosił, ale to, tak naprawdę nic specjalnego w tym pojedynku się nie dzieje, bo oni cały czas tak jakby strzelą jedną rakietę, dwie i skakują na nowo. Szczerze powiedzieć, tutaj... to było trochę ciekawsze, jak oni grali z Badlands Middle. Fizzjuka się pojawił na czacie. Ukrywa się pod pseudonimem Xio Acidy w podłogi dwie. No sprytnie, panie Xio. Albo panie Fizzjuka. Nieważne. Każdy wie, o kim mowa. No. Czemu oni w ogóle stoją w miejscu? Ja tego totalnie nie rozumiem. No mówiłem już, o co chodzi. No tak. To nie wiem, jakieś podchody jest na MG, to... Nie ma jakby takiego, wiesz, takiego pazura, takiej ciągłości w tym wszystkim. Takiej ciągłej agresji, nie? To jest najebanym komentatorem. Niby... Co? O czym ty mówisz? Nie wiem. Ale... Nie. 7, 9, 9, 7 dla Voxilisa. Tak, i jeszcze akurat w mapkach jest 1-0. O, no takie... No, nie wiem. Straszny... Nie wiem, co o tym myśleć. Samobójstwo tutaj na ekranie, magik jest grany. Oni tak naprawdę no, cały czas tylko przeskakują, nie ma jakichś specjalnych airshotów, cały czas są same praktycznie splasze. Ja nie piłem dziś. O, jest airshot? Nie będę. A takimi rzeczami się brzydzę. Jak alkohol i inne używki. Ohyda. A tutaj mamy remis. Leonard robił punkty. Masz tutaj jakieś faworyty tego pojedynku? Ja kibicuję Lowowi. Ja też, bo on to akurat w poprzednich pojedynkach grał cały czas bardzo czysto, nie było jakichś takich sztuczek typu bieganie z jednym HP i próbowanie wyciągnąć o jakąś krawędź fraga. Ani counterjumpowanie, ani nic takiego. No tak naprawdę cały czas w porządku, jedynie stara się czystym skinem wygrać. O, Antro się pojawił, 15 cm. Witam, panie Antro, na witam transmisji. Antro, moderatora. Tutaj pilnuję porządku na czacie, żeby nikomu głupie pomysły nie wpadły do głowy. Musiałby to jeszcze naszym graczom powiedzieć parę słów, żeby strzelili więcej headshotów.
No, Antro to... by ich tam wytresował szybciutko. No. Dosadnie by powiedział parę słówek, no i myślę, że zmieniliby nastawienia. O! Cios z Killoffa. To było całkiem niezłe. To może naprawdę bardzo zmienić morale tego pojedynku. No. To wraca nam całą sytuację o 360 stopni. I mamy 16-16. 17-16, tak więc Low tutaj powoli odbiera swoje punkty, 18-16. No to się jeszcze z tego może być. O. No zabrakło tak naprawdę może pół sekundy na to, że na przeładowanie rakiety, no niestety nie wystarczyło. Ale dostał splasha na wejście na Spire. 19-17 dla Lowa. Tutaj wrócił z piekła do nieba i może z powrotem. Roxili spadł ze schodów, ale powoli się wspina znowu. No zobaczymy. O! Co to było? Ale... niezbyt no, ładne zagranie. Taki predikt. Niesportowe to było zachowanie, ale... no. Low się nie poddaje. Low gra no do końca. Tego... ojeju. O, jednak zabrakło ten mu HP. Ten predikt tutaj zmienił oblicze no, nie było to ładne zagranie, to trzeba przyznać. Przecież jeszcze na mapa jest, halo. Dobra. No, Voxilicillowi trzeba przypominać takie rzeczy, no bo... jednak zbyt do najmądrzejszych od niego należy, umówmy się. Ale no, to nic. Ja akurat go aż tak dobrze nie znam, ale na pewno ten frag był całkiem ciekawy. No tak jak już zdążyłem wspomnieć, i to na tej samej mapie, więc będzie tematyczne, to rządzi instynkt z tymi zawodnikami. Oni przestają być sobą. Bardziej jak zwierzęta. Oni nie wiedzą, kto jest kim. Strzelają do swoich, jak to mówią. No w ogóle nie wierzę, że on wyskakuje, no ale dobra, jest punkt. Jest 3-3. Przypominam, że mamy tutaj 2-0 w meczu o trzecie miejsce na MGS Silesia 2021 na soldy. Mesh Low versus Voxels. Akurat mamy końcówkę turnieju rozstrzygnioną, ale tak jakby to jest ostatni mecz, który został w kolejce do rozegrania. I na tym zakończymy transmisję. O, co to było za counter jump? O, piękny shot, ale to nic nie dało, jak Pudzian powiedział. Ja patrzę na Voxilisa, bo jednak ten zawodnik mnie ciekawi. Jego proces myślowy mnie zobaczmy jego perspektywę. Jeszcze akurat to miał model niewidoczny. Mam wrażenie, że Voxilis chyba skacze w taki sam sposób, jak się skacze w Quake Live. Dosyć wyrzutni rakiet. To nieco to dziwnie wygląda, no ale jak już tak jest, to niech tak będzie. No, Voxilis zaczyna zdobywać punkty. Mniejsze prowadzenie w stosunku do Lowa. 10-8. 10-9. Wygląda to, że złapał wiatr w żagle. No ale tutaj kulturalnie czeka, aż się naładuje rakiety, chociaż mógłby go tak naprawdę wystrzelać, ale jednak stwierdził, że poczeka chwilę i zrobi to, jak już podejdzie. To zasady tutaj fair play, ewidentnie. Low się trzyma kodeksu. I to jest właśnie to, co lubię w tym zawodniku. On nie patrzy na wygraną, on jest... patrzy na dobrą głowę. Jednym z niewielu zawodników, który trzyma emocje na wodzie. Jednak dobry takt i...
plus to jego wyznaczniki. Po prostu przekłada to nad wygraną. Chodzi o fair play, o dobrą zabawę, bo i tak nie ma żadnych prize pooli, więc... Oho, nice. Cios kill-offem. No myślę, że to ode mnie podpatrzył, szczerze mówiąc, te zagrywki. A ty robisz ja też lubił. Aha, też lubiłem tak z kill-offa. Czemu w ogóle nie zapisałeś się na ten turniej? No bo mówię ci, w domu mnie nie było. No nie, no bo mnie w domu nie było cały tydzień. Okej, czaję. Co do TF-a to rzeczywiście, ja okazałem taki konfig, który tutaj sporo upraszcza, jeśli chodzi o widoki. No, niektórzy to lubią, niektórzy nie. Ja akurat chciałem przetestować, jak to wygląda. W międzyczasie tutaj tak, low. Odczucia. Wiesz co, no, wygląda lepiej. Może raczej. Pomimo wszystko mi się gra podobała, jak nie miała tych płaskich tekstur. No ale chciałem po prostu pokazać dużo, żeby mieć takie pełne porównanie. Myślę, że za krótko jeszcze gram na tych teksturach. W międzyczasie low tutaj tutaj wyrównanie 18-18. Ja tam wychodzę z założenia, wiadomo. Uuu, co to za splash? Cholipka. Czy Boxilis to wygrał? Ma szansę. Ostateczny punkt. Czy Love zostaje w meczu, czy to już koniec? Wygląda na to. Wygląda, że to jeszcze nie jest wszystko. Cholera. No i Voxilis, trzecie miejsce. Na koniec nie było to zbyt fajne, ale... No, gratulujemy trzeciego miejsca. No, tak jak napisał Bogdan, ja go tego nauczyłem, że gra ma wyglądać skillowo, a nie ładnie. To prawda, cały czas się pod tym podpisuję. Ale szkoda, że Love przegrały tak, no bo... Był fair wobec każdego zawodnika, zawsze trzymał dobre maniery. No i co? No i co byłoby na tyle? Nie popłaca takie zachowanie. Lepiej oszukiwać i knuć, kurwa. Będziemy kończyć sobie stream, bo tak jak tutaj Antro napisał, stary już router resetuje, więc muszę zdążyć zanim się skończy, więc dzięki za oglądanie, dzięki za komentowanie. Nie ma problemu. O, się na końcu wyzałapałem. Jelubo.